Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Dziś będzie trochę inaczej, bo film, który dla Was przygotowałem, nie jest recenzją, ale przeglądem. I to przeglądem wszystkich moich tajemniczych lub nie saszetek, które wciąż czekają na swoją kolej do zrecenzowania. I filmik ten powstaje po pierwsze, żebym mógł sobie zrobić z tymi jakiś porządek w głowie, a po drugie, żeby dać Wam szansę i zobaczenia tego, co jeszcze mam w zapasie, i potencjalnego zasugerowania mi w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć najpierw. A jest naprawdę z czego wybierać. I żeby dokładniej pokazać Wam skalę zagadnienia, patrzcie na swój ekran teraz. Tak, trochę tu tego jest. Mamy saszetki. Teoretycznie dla dziewczyn, teoretycznie dla chłopaków, z gazetką, bez gazetki, do wyboru, do koloru, i w tym wszystkim ujawnia się pewne małe zło tego typu zabawek. Z jednej strony są fajne, bo są tanie, małe, więc można je kupować bez większych zobowiązań finansowych i można je łatwo przechowywać na półce. Ale z drugiej strony, dzięki temu, że są tanie i małe, człowiek bardzo łatwo kusi się na ich zakup. A niestety, jak człowiek jest fanem zabawek i kupuje ich trochę częściej niż powiedzmy raz na kilka miesięcy, to wtedy łatwo jest kupić taką saszetkę i zwyczajnie o niej zapomnieć i iść do sklepu znowu i zobaczyć kolejną saszetkę, która nas interesuje, i kupić ją, i tak w koło, aż człowiek po pewnym czasie zorientuje się, że trochę tego ma i może warto przestać kupować nowe, póki nie zajmie się starymi. Właśnie dlatego chcę Wam pokazać, co tu mam, żebyście pomogli mi zdecydować, w jakiej kolejności i jak często takie saszetki mają się pojawiać na kanale, bo naprawdę muszę coś z tym zrobić. Także przejrzymy je może w taki sposób. Zaraz je trochę posortuję według jakiejś bardzo pobieżnej kategorii: Lego, kucyk, coś innego. I będę je pokazywał w takich grupach, być może od czasu do czasu, mówiąc, jaka była ich historia, jeśli okaże się na tyle ciekawa, żeby się nią z Wami podzielić. Zaczynajmy! Okej, posortowałem to wszystko i stworzyłem w ten sposób dwie główne grupy. Pierwsza, większa, to różnego rodzaju klocki z naciskiem na Lego, a druga to saszetki wycelowane w dziewczyny i inne, być może niewycelowane w nie, ale na pewno słodkie. Także zaczniemy od tej drugiej grupy i na pierwszy rzut ognia pójdzie saszetka Littlest Pet Shop. Nie jestem pewien, która jest to seria. Ustalę to pewnie bliżej samej recenzji, ale mam takie coś. Cozy Snackers, aha. Czyli wygodne podjadacze. Coś w tym stylu. Tłumaczenie z angielskiego na żywo nie zawsze jest łatwe. Także mamy takie coś. Co tu mamy dalej? Moshi Monsters. To jest akurat ciekawe, bo to jest jedna z moich saszetek, którą dostałem od Neko z RN.eu. A fakt, że koperta, w której znalazła się ta saszetka, przyszła do mnie no już z rok, dwa temu, pokazuje, że zdecydowanie powinienem coś z tym zrobić, bo w końcu Neko zacznie się ze mnie śmiać, że tego jeszcze nie zrecenzowałem. Dalej mamy coś, co znalazłem kiedyś w Pepco za całe 4 zł. Juhu and Friends! I tę saszetkę już kiedyś prawie zrecenzowałem, stworzyłem do niej wstęp, ale z jakiegoś powodu podczas samego kręcenia wszystko mi się ewidentnie nie kleiło. Dobra, 8 zł. Także recenzja została zawieszona, zanim jeszcze zdążyłem ją otworzyć, ale być może do tego tematu jeszcze wrócę. Co tu mamy jeszcze? My Little Pony. Też seria do ustalenia. Cutie Mark Magic, tak. I nawet teoretycznie mógłbym zobaczyć, co jest w środku, ale... A, zepsułem sobie wszystko. Rainbow Dash. No, ale w każdym razie tak. Czy coś tu jeszcze mam? Tak, są jeszcze dwie saszetki z tej kategorii. Zacznijmy od
Philly magazyn, a w niej Baby Philly Witches. Z którego to jest roku? Bo już nawet boję się pytać o miesiąc. Wrzesień, październik 2013. A pamiętam dokładnie, że kupiłem to jeszcze w sklepie, także tak, 3 lata. Tak jak mówiłem, moi mili, kup i zapomnij. Z małą ceną to naprawdę łatwe. I to już chyba wszystko z tej kategorii, także żeby płynnie przejść w tą drugą klockową, pokażę wam saszetkę Pomost. Lego Friends, tak, tu już zdecydowanie żadnej niespodzianki nie mamy. Wesoła wiewiórka. Ten zestaw kupiłem dawno temu, ale Wesoła wiewiórka tak mnie zaintrygowała, że po prostu musiałem to mieć. No i te dwa ciastka, które nie zawsze wyglądają jak ciastka. Tak, zdecydowanie wymaga recenzji. I kategorie klocki zaczniemy od czegoś, co nie jest Lego, bo lepiej mieć to z głowy teraz. Lego naprawdę zajmie trochę czasu, jak już do tego dojdę. Także zacznijmy od dwóch saszetek Marvel Mega Bloks seria trzecia. Jeśli pamiętacie, kilka lat temu zrecenzowałem tę, która zawierała w środku Havoka. Jedną kupiłem jeszcze z myślą na ewentualnie odcinek drugi po polsku. Ten kupiłem chyba z myślą o Wallace Toy Reviews, który ostatnio zaczyna odżywać, także może ten pomysł zrealizuje. I mamy tu jeszcze jedną saszetkę od Mega Bloks. I swoją drogą jest to moja ostatnia saszetka od NECO z Halo, seria 6. I ta saszetka też już raz została prawie zrecenzowana, ale w tym przypadku zatrzymała mnie chęć zrobienia tego nagrania tak, żebym mógł w nim używać poprawnego dla fandomu tej gry słownictwa. Więc zacząłem szukać, czy istnieje jakaś polska, oficjalnie przetłumaczona terminologia dla Halo. Jak na razie nie znalazłem, nie wiem, czy w ogóle znajdę, ale być może po prostu przestanę się tym przejmować w ogóle, będę używał terminologii angielskiej. Najwyżej ktoś mnie poprawi w komentarzach i wtedy odpowiednio przetłumaczone zwroty dodam do recenzji poprzez adnotację. Być może tak będzie prościej. I tu widzę, mamy jeszcze jedną saszetkę z Creo Transformers Micro Changes, kupioną zresztą przy tej samej okazji, co zrecenzowana już wcześniej Perceptor. Nie pamiętam, dlaczego jej jeszcze nie zrecenzowałem, czy po prostu o niej zapomniałem, co wydaje się być bardziej przewidywalnym rozwiązaniem tej sytuacji, czy chciałem ją zachować na Wallace Toy Reviews. Nie wiem, ale być może uda mi się znowu to nagrać tak po polsku, jak i po angielsku, bo w końcu nikt mi nie zabroni najpierw nagrać wstępu po polsku, później po angielsku i dopiero wtedy zrobić recenzję z otwarciem niemym, także będę mógł wykorzystać ten fragment w obu językach. Kto wie. I widzę, że teraz możemy już przejść do saszetek Lego i to chwilę zajmie. Co my tu mamy? Najpierw taka saszetka Lego City Łódź, o ile pamiętam, policyjna, kupiona kiedyś na jakimś bazarku chyba za 5 zł. Też robiłem już wstępne przymiarki do zrecenzowania tego, także sprawdzałem, jaka jest historia tej saszetki. O ile pamiętam, to było dodawane kiedyś do jakiejś brytyjskiej gazety, ale musiałbym sobie przypomnieć szczegóły. To się wydaje prosta recenzja, także być może zrobię ją jakoś niedługo, jeśli się okaże, że na przykład mam w tle jakąś większą recenzję, którą chcę zrobić, ale żeby was z kolei nie pozbawiać w ogóle nowych materiałów. Zobaczymy. I tu widzę 4 grupy saszetek z LEGO Minifigures, także zacznijmy od najstarszej serii. Mamy 2 saszetki z serii 6. O ile pamiętam, kupione, bo stwierdziłem, że to jest na czasie, to warto to pokazać. I oczywiście skończyło się na tym, że kupiłem, zapomniałem, odwróciły moją uwagę inne rzeczy. Co miało też miejsce w kilku innych przypadkach. Między innymi przy serii potworowej.
Te saszetki kupiłem przy okazji mojego Combine Wars Ultra Magnusa, którego chcę naprawdę niedługo zrecenzować, bo już po prostu nie mogę przestać myśleć o tym, jak ta recenzja czeka na wykonanie. Tu mamy jeszcze dwie saszetki z LEGO Przygody, które, o ile pamiętam, kupiłem z myślą o Wallace Toy Reviews, ale ponownie dzięki magii montażu nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić też kolejny odcinek dla tej serii po polsku. I tu znowu mamy dwie saszetki kupione z myślą o Wallace Toy Reviews, czyli seria Disneya. I myślę, że tutaj też nie ma żadnych przeszkód, aby te saszetki pokazać dwujęzycznie. I to kończy saszetki, które są samodzielne, ale mamy jeszcze kilka saszetek, które jest uwięzione w folii razem z magazynem. Także zobaczmy, co my tu mamy. Widzę dwie saszetki LEGO Chima, czy Kima. Tu mamy Go-Kart z lwem. Tu mamy łódź z krokodylem. Tak, wiem, w tej chwili moja terminologia co do tej serii jest bardzo uboga, ale obiecuję, na czas recenzji się poprawię. Kaczor Donald, który to był? Ponownie, rok 2013. Czas szybko leci. I tutaj Cartoon Network. Gdzie tu jest informacja? Też 2013. Myślę, że ponieważ te saszetki dzielą serię i są to małe zestawy, to zrobię z tego jakąś recenzję versus. Zobaczymy, która z nich jest lepsza. To może być nawet ciekawe. I dalej mamy saszetkę z Kaczora Donalda. Numer 21, to nic nie mówi. Zmienili układ. Też 2013. Okej. Łódź strażacka. Tak. Tu mamy coś, no powiedzmy, w miarę świeżego. LEGO Star Wars. Kupione, bo chciałem mieć jakąś małą wersję Sokoła Millennium. I do tej pory nie udało mi się ustalić, jaki jest numer katalogowy tego zestawu. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, nawet Wikia LEGO nie znała odpowiedzi na to pytanie. Także jeśli ktoś z was zna, to piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem. Luty 2016. Kurczę, a wydawało mi się, że kupowałem to niedawno. I jeszcze jedna saszetka LEGO City z helikopterem. Kaczor Donald. A, teraz już wiem, gdzie szukać. Też 2013. Sam rok 2013. Ewidentnie po roku 2013 przestałem kupować gazety z saszetkami. No, poza Star Wars, ale coś tu jeszcze zostało? A tak, jeszcze między tymi wszystkimi gazetkami zawieszyła się jedna saszetka z serii piątej. Ale czy to koniec przeglądu? Nie, została nam jeszcze jedna kategoria, powiedzmy. Nie wiem, czy to powinien być własną kategorię, czy powinienem to zrobić wcześniej przy okazji rzeczy słodkich. W każdym razie, pamiętacie Little Stickies? Tak. Pamiętam tę recenzję. Ludzie do tej pory często mi piszą w komentarzach, że krowa to łoś. I następnym razem, gdy będę pokazywał te saszetki, będę o tym pamiętał, a na pewno je będę pokazywał, bo trochę ich tu jeszcze mi zostało. Tak. Nie wiem, jakim cudem ich tutaj tyle jest. Jestem pewien, że kiedy sam robiłem zakupy w Lidlu, to na pewno takich rzeczy nie dostawałem, także wydaje mi się, że to mogła być po prostu szczodrość moich znajomych i mojej rodziny, kiedy oni sami robili tam zakupy. I tutaj widzę, że mam te stare. Jak widzicie, bardzo lubię zachowywać zawartość otwartych saszetek do porównań, do różnych rzeczy. I tutaj są jeszcze cztery nierozpakowane w środku, także zakładam, że kiedy je tutaj pakowałem, chciałem w ten sposób je oddzielić, żeby mieć z nich materiał na odcinek Wallace Toy Reviews. Ale jak widzicie, mam tego więcej, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić też kolejny polski odcinek, który teraz już będzie wręcz nostalgiczny. I wydaje mi się, że teraz to już chyba wszystko.
I jeśli ktoś się łapie za głowę bardziej niż ja, ile tutaj tego jest, to wydaje mi się, że tak naprawdę tu nie ma aż tak dużo ulokowanych pieniędzy. Wydaje mi się, że w tej chwili na ekranie nie widzicie więcej niż powiedzmy 250-300 zł wydanych na przestrzeni 3 lat. A to dlatego, że tak jak mówiłem, łatwo popadałem w nauk kupowania takich rzeczy, ale na swój sposób byłem też przy okazji z pewnego rodzaju sknerą, także też nie chciałem wydawać na to za dużo. Wydaje mi się, że najwięcej do tej pory w całym swoim życiu wydałem na saszetkę 15 zł. To była ta saszetka kupiona w Toys R Usie. Natomiast gazetki, no to zwykle kosztowały 10 zł. Tu mieliśmy 8. Niektóre saszetki Lego kosztowały mnie 9 zł, ale większość z nich, wydaje mi się, kupowałem po okolicy 5-6 zł na różnego rodzaju promocjach i przecenach. Także, tak jak mówię, jest to o tyle ciekawe hobby zbieranie tajemniczych saszetek, że łatwo można to pomieścić na półce, nie wydać za dużo, ale ponownie trzeba pilnować swojej pamięci, bo inaczej człowiek szybko zorientuje się, że może jednak warto najpierw kupić saszetkę, rozpakować ją i dopiero wtedy kupić kolejną, a nie kupować je wtedy, kiedy się jej widzi w sklepie, bo będzie się jej widziało zawsze i zawsze znajdzie się dobry powód, żeby akurat kupić nową, nawet jeśli stare zaczynają powoli zbierać kurz. I teraz, gdy już pokazałem Wam wszystkie swoje archiwalne saszetki, chciałbym Was prosić o Wasz ruch. Pomóżcie mi zdecydować, co z nimi zrobić, pisząc komentarze pod tym filmem i pisząc o tym, co powinienem zrecenzować pierwsze, jak często powinienem to recenzować i czy powinienem takie rzeczy dzielić na cykle według typu czy serii. Wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, a co może się przydać przy organizacji recenzji tych zabawek, będzie mile widziane, bo zdecydowanie chcę to wszystko kiedyś zrecenzować tak, żeby ich zakup miał sens, żeby nie były to zmarnowane pieniądze, a i są to też zabawki, które po prostu warto pokazywać, także mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi będziecie nie tylko wiedzieli lepiej, co mam do zaoferowania, ale też będziecie lepiej wiedzieli, co sami chcielibyście zobaczyć. I gdyby kogoś ciekawiło, nie, to nie jest ostatni tego typu film na kanale. Mam pomysły na kilka innych nagrań tego typu, które będę nagrywał w miarę możliwości, w miarę dostępności czasowej, w miarę odpowiedniego przygotowania do prezentacji danego tematu, ale tak, na pewno mam o czym kręcić i mam nadzieję, że niedługo się o tym przekonacie. Ale najpierw może zrobię parę recenzji, bo też jest co recenzować poza saszetkami. Kilka rzeczy już obiecałem, kilka chcę już mieć z głowy, żeby o nich więcej nie myśleć, żeby już mnie nie dręczyły. Także teraz się już wyłączę i pójdę działać. A więc, jak to zwykle mówię, i to już wszystko na to nagranie. W następnym zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.